rankiem wypływamy łodzią na Nil, by rzeką dotrzeć do Kurru. Nil jest główną rzeką Sudanu, a jego długość na terytorium tego kraju wynosi 3775 km. Ruiny twierdzy z czasów osmańskich. El Kuru znajdują się groby królów nubijskich 25 dynastii, z której pochodzili czarni faraonowie. To wejście do grobu króla Tamutamani, który został pochowany w 655 roku przed naszą erą. W bardzo dobrym stanie zachowały się malowidła naścienne. Po zejściu schodami jesteśmy w przedsionku komory grobowej. A to główna komora grobowa. Zwłoki króla spoczywały na łożu umieszczonym pośrodku komory na kamiennej ławie. W El Kuru odkryto 4 grobowce królów i 14 grobowców królowych. Obok znajduje się inny grób. Świątynia najprawdopodobniej z okresu meroickiego. Miejscowe kobiety chętnie wykonują zdobienie ciała za pomocą pasty z naturalnej henny. Wzór utrzyma się do 3 tygodni, a potem zblednie i zaniknie.